Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie na mojej stronie www.koa.pl. Dzisiaj pożegnalna audycja. Jak minął Ci ten rok? Więc jak minął Ci ten rok? Być może Twoja odpowiedź będzie podobna do tego, jak słyszałem, jak to jedzie mężczyzna w tramwaju i myśli sobie tak. Żona, zołza. Przyjaciele, oszuści. Szef, sadysta. Idiota w dodatku. Praca beznadziejna, a życie do dupy. Anioł stróż stoi za jego plecami, zapisuje to wszystko i myśli sobie tak. Ale dziwne życzenia. I to codziennie te same. No ale cóż mogę zrobić? Mogę je tylko spełniać. Widzisz, może tak podsumowujesz ten rok. Jednak w dużej mierze to, o czym myślimy, ma wpływ na to, jak działamy, a to, jak działamy, ma wpływ na nasze rezultaty. Więc w pewnym sensie, mówiąc o swoim życiu, mówisz o tym, jak o nim myślisz i co w nim masz. Ale spójrzmy, warto jest przyjrzeć się temu, co minęło. Dlaczego? Jest ciekawa rzecz. Księga Jozuego to jest 6. księga Biblii, tak idąc po kolei. I to jest taka księga, która mówi o tym, jak Izraelici wyszli już z Egiptu i weszli sobie do ziemi obiecanej. Ich początki były takie, przeszli przez Jordan. I to jest opisane w 4. rozdziale, jakby ktoś był bardziej zainteresowany. I kiedy już przeszli przez ten Jordan, to Jozue, przywódca, kazał ustawić 12 kamieni, które wzięli z Jordanu. I kazał je postawić. A on mówi tak, no ale po co te kamienie? On mówi tak, że kiedy wasi synowie spojrzą kiedyś na te kamienie i zapytają, dlaczego te kamienie tutaj stoją, powiecie tak, dlatego, że Bóg suchą nogą przeprowadził nas przez Jordan, tak jak wcześniej przeprowadził nas przez Morze Czerwone. I abyście wiedzieli, że jakiekolwiek problemy stoją przed wami, Bóg też was przeprowadzi. To się nazywa duplikacja pozytywnych emocji, czyli stawiasz sobie takie pamiątkowe kamienie, może one są tylko w twojej wyobraźni, może to są zdjęcia, może to są zapiski w notatniku, które przypominają ci, było coś trudnego, ale przeszedłem przez to, więc przejdę też przez rzeczy, które czekają mnie jeszcze w przyszłości. I tutaj bardzo mamy taką ciekawą rzecz, nawet w naszym potocznym języku mówi się o kamieniach milowych, tak? To były kamienie, które oznaczały mile, czyli przejście jakiegoś etapu. I to jest ważne, żeby spojrzeć na swoje życie i tak ocenić rok. Co to znaczy ocenić rok? Powiedzieć sobie, a to mi się udało, to mi się nie udało. No to już jest jakaś ocena, to już jest większa refleksja niż brak refleksji. Zresztą bardzo, bardzo ciekawą rzecz ostatnio usłyszałem. Brzmiała ona tak. Szybkie tempo mijających wydarzeń często nie pozwala nam dostrzec łączące je powiązania. Szybkie tempo mijających wydarzeń często nie pozwala nam dostrzec wzajemnych między nimi powiązań. Widzisz, to jest tak, że jeżeli nie umiesz się zatrzymać i trochę spojrzeć z boku na swoje życie i wyhamować, to wtedy powtarzają się rzeczy, powtarzają się, ty mówisz, jakie to ciężkie, jakie to jest trudne, nie daję sobie rady. To jest tak, jakby ktoś chodził z plecakiem, miał naładowane pełno kamieni, szedł z tym plecakiem i jednak powiedział sobie w końcu, nie, to jest za ciężkie. Chyba popełnię samobójstwo i chciał się powiesić. Może lepiej się zatrzymać, zdjąć ten plecak i patrzeć, po co noszę to wszystko, co mam w tym plecaku. Więc to taka jest dobra rada, że warto czasami się zatrzymać i wiesz, nowy rok może być okazją do różnych rzeczy, na przykład do leczenia kaca, ale może być też dobrą okazją do tego, żeby spojrzeć wstecz na swoje życie, na ten rok i pomyśleć sobie, co zrobić, żeby za rok o tej porze nie powiedzieć sobie, znów jestem zmęczony, znów życie jest do... albo, że mogłoby być lepiej i nie wiem, jak to zrobić, żeby jednak było. Więc oceniając w ogóle życie, warto jest spojrzeć, jaki mam sezon życia. Co to znaczy sezon życia? Można to na różne sposoby, ja dwa pokażę. Jedno to jest to, co powiedział kiedyś Paulo Coelho, który powiedział tak, zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu.
Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami. Więc trzeba zobaczyć, czy w jakiej fazie życia jestem, tak? Czy mówiąc językiem takim innym, czy to jest wiosna, lato, jesień, zima, tak? Jeżeli sezon życia to jest lato, to wtedy wiesz, jest rozkwit, jest euforia, wszystko się udaje, jesteś na fali, twój biznes idzie dobrze, twoje relacje idą dobrze, twoje zdrowie idzie dobrze, wszystko idzie dobrze, to jest lato. Wiosna, tak idziemy w tył trochę, tak, żeby było niekonwencjonalnie. Wiosna to jest bardziej taki stan, kiedy zaczynają się już pojawiać pierwsze oznaki, a może biznes pójdzie dobrze, o, zaczynam ćwiczyć, pewnie już niedługo moja waga, mój wygląd i moja sprawność się poprawi, nie dostanę zadyszki wchodząc na parter. Więc to jest wiosna. Idąc dalej, zima. Zima to jest taka, kiedy nic się nie udaje, wszystko jest źle i nic nie zapowiada, żeby się cokolwiek miało zmienić, kiedy więcej jest ciemności niż dnia w ciągu doby. I to jest okres, który znaczy, że coś się skończyło i w czymś niepotrzebnie trwamy. A jesień to jest taki etap, że już zaczynają żółknąć liście, już jest coraz mniej owoców, już jest coraz chłodniej, czyli znaczy, że coś musimy zmienić, ponieważ ten sezon, który był wspaniały, lata, zaczyna się kończyć. I dobrze jest rozpoznać, w jakim sezonie życia jestem. Oczywiście mówię o tym z taką pasją i zaangażowaniem, bo to jest jedna z rzeczy, którą żyję, rozpoznając swoje sezony i kształtując je według naturalnych dla nich rytmów, ale też pomagając innym wchodzić w nowe sezony, przechodzić stare sezony, no to jest fantastyczne. W ogóle uważam, że ludzie i życie to jest fantastyczne rzeczy. I możemy sobie spojrzeć na te różne sezony życia i możemy się wspaniale bawić i dopasowywać nasz rytm funkcjonowania do sezonu życia i to pozwoli nam na większą efektywność. Kiedy dobrze rozpoznasz sezony życia, to potrafisz spojrzeć na ten rok i powiedzieć, ten rok jest dla mnie okresem owocowania, takim jak lato, albo jest okresem, w którym pojawiają się nowe, świeże owoce, takim jak wiosna, albo jest to coś, w czym trwam w stagnacji, nic się nie zmienia jak zima, albo jeszcze to jest tak, że to już jest jesień, czyli widzę, że pewne owoce się kończą i być może szykuje się coś nowego. Nie ma co się śpieszyć, trzeba jeszcze korzystać z owoców, które są, ale myśleć już o kolejnych rzeczach. I teraz co jest jeszcze takie, żeby troszkę to skomplikować, ale oddać bardziej realnie i prawdziwie, to jest to, że są różne, bardzo różne dziedziny naszego życia i teraz w różnych dziedzinach życia to różnie może wyglądać, ale jest bardzo ciekawie tak przyglądać się życiu, patrzeć i wyciągać z niego różne wnioski. Więc wnioski. Jeden z wniosków może być na przykład taki. Widziałem taką kartkę na Facebooku, siedzi załamana dziewczyna, ma po prostu opuszczona głowa, twarz zakryta rękoma i mówi tak. Znowu dzisiaj nie ćwiczyłam. To już jest piąty rok z rzędu. Więc czasami dobrze zrobić taką refleksję, że już piąty rok z rzędu nie robimy tego, o czym myślimy, że powinniśmy robić i to nam naprawdę może pomóc. I jeżeli sobie pomyślimy, jak dalej będzie wyglądało nasze życie, kiedy nie będziemy tych rzeczy robić, no to może dać nam wiele do myślenia. Ale oczywiście, wiesz, czasami jest tak, że nie wiemy, co zrobić i tutaj potrzebujemy czasami pomocy, żeby ktoś nam powiedział, słuchaj, zrób to albo to. A częściej chyba jest tak, że my wiemy, co mamy robić, a przynajmniej myślimy, że wiemy, jednak nie umiemy tego zmienić. Nie wiem, czy ciebie to będzie motywować, co za chwilę przeczytam, ale kiedy pierwszy raz to przeczytałem, no to mnie to bardziej zmotywowało. Oczywiście ty nie musisz być taki jak ja, więc nie musi to samo motywować ciebie, ale warto znaleźć coś, co cię motywuje. Widziałem człowieka, który robi pompki, jest strasznie spocony i pod spodem jest napis. Dziś robię to, czego innym się nie chce. Jutro zrobię to, czego inni nie będą w stanie. Dziś zrobię to, czego innym się nie chce. Jutro zrobię to, czego inni nie będą w stanie. I to jest niesamowite. Głęboko w to wierzę, czyli w takie prawo procesu. Mówiłem, że o tej stronie jest genialna. Strona nazywa się 100pompek.pl, 100 pisane cyframi. I tam jest linki też do innych stron. Właśnie tam, jak robić pompki, brzuszki, jak sobie biegać regularnie. I on pokazuje właśnie efekt procesu, tak? Powolnych ćwiczeń, nie za szybkim tempem, dopasowanym do twoich możliwości, które wpływają na twoje ciało. Już kilka miesięcy robię ten program i naprawdę uważam, że jest genialny. I zachęcam też ciebie, żebyś wszedł w proces zmiany, ponieważ wiele zmian jest możliwych, kiedy robisz je bardzo powoli, a nie wtedy, kiedy rzucasz się od razu i chcesz zrobić dużo naraz. Powolne tempo, tak? Filozofia Kaizen, lepiej 1% zrobić miesięcznie, niż rzucać się na 100% rocznie. I te niewielkie zmiany doprowadzają do wielkich rezultatów.
Ktoś jednak może powiedzieć, ale o czym ty facet w ogóle mówisz? Jakie zmiany, jakie etapy życia, jakie sezony, po co mi to wszystko? Ja mam ten swój dobry światek, sobie żyję bezpiecznie, mam papcie, kapcioszki, mam fotel, mam gitarę, mam fujarę i mam jeszcze fajkę do palenia i sobie tak siedzę i pykam fajeczkę i mi jest wszystko dobrze. No to okej, jest w porządku, jeżeli jest ci dobrze, to dobrze, że jest ci dobrze. Jakby za jakiś czas ci było źle, albo byś znał kogoś, komu jest źle, to poleć mu tę audycję. Ale to jest trochę tak jak z chodzeniem po górach, tak? Ludzi można podzielić na dwa kategorie. Gdyby zapytać kogoś, kto namiętnie chodzi po górach, lubi to. Niekoniecznie jest taternikiem, ale lubi po prostu. I gdy go zapytać, dlaczego chodzę po górach, to ludzi można podzielić na dwie kategorie. Na tych, którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych, którzy nigdy tego nie zrozumieją. Widzisz, ja zaliczam się do tych, którym nie trzeba tego tłumaczyć. Wiesz, z tego pokolenia, które wyszło z ziemi egipskiej i które weszło do ziemi obiecanej, z tych wielu, wielu ludzi, którzy wyszli, tylko dwóch weszło. To był Jozue i Kaleb. I Kaleb, kiedy wszedł, powiedział, patrz, tam są te góry. Ja chcę je zdobyć. On miał 85 lat, czyli był w moim wieku. Miał już 85 lat i on ciągle jeszcze widział jakieś góry do zdobycia. Widzisz, są ludzie, którzy ciągle widzą jakieś góry do zdobycia i mówią, hej, chodźmy to zdobyć. To jest warto dlatego żyć, żeby zdobyć te góry. To jest coś niesamowitego. Więc jeżeli należysz do tych ludzi i chcesz coś zmieniać, to dlatego patrzysz w przeszłość, dlatego patrzysz na sezon życia, dlatego patrzysz na to, co się dokonało w tym roku, dlatego patrzysz, czy masz motywację, dlatego patrzysz, czy umiesz, dlatego szukasz jakiejś pomocy, bo ty widzisz, masz jakieś ambicje w życiu, chcesz coś więcej osiągnąć i to jest coś niesamowitego. No bo to jest trochę tak, że jeżeli w życiu nic nie zmieniasz, to możesz, wiesz, minęły kolejne święta, przyszedł lub nie przyszedł kolejny Mikołaj, grzeczna, niegrzeczna, grzeczny, niegrzeczny i tak coś dostaniesz. Tak jak mówi jedna z reklam, a być może niektórzy w tym roku napiszą kolejny list do Mikołaja, mówiąc tak, chodzi oczywiście o przyszły rok. Drogi Mikołaju, w tym roku chciałbym dostać wypasione, tłuste konto bankowe z okrągłą sumką i szczupłą sylwetkę. I proszę, nie pomyl tych dwóch rzeczy tak jak w zeszłym roku. Z góry dzięki. Widzisz, jeżeli czekasz na Mikołaja, to niestety konto będzie coraz bardziej szczupłe, a sylwetka może być coraz bardziej zaokrąglona. Natomiast, bo można spojrzeć na życie tak, no, że życie daje nam to, co nam daje i co tutaj niewiele możemy zrobić i tak samo możemy spojrzeć na ludzi i tak samo możemy spojrzeć na siebie. A możemy też spojrzeć na ludzi i możemy też spojrzeć na siebie w taki sposób, jak patrzymy na książki. To jest świetna metafora, bardzo mi się spodobała i chciałbym się z Tobą nią podzielić. Czyli, że każdy człowiek jest jak książka. Dlaczego jak książki? Ponieważ jesteśmy jak książki, większość ludzi widzi tylko naszą okładkę. Mniejszość czyta wstęp. Wielu wierzy tylko krytykom. Nieliczni poznają naszą treść. I okej, to jest w porządku. Jeżeli chodzi o ludzi, to tak było, tak jest i tak będzie. Natomiast najgorzej jest, jeżeli sami tak patrzymy na nasze życie. Nigdy nie poznajemy treści. Co więcej, jesteśmy nie tylko jak książka, jesteś też jak autor. To znaczy, możesz pisać sam historię swojego życia. Tak naprawdę chcesz czy nie chcesz, to ją piszesz. I to, czy to będzie piękne arcydzieło, czy kompletny shit, zależy jedynie od ciebie. Tak? Więc dlatego warto być ambitnym, warto chcieć coś w życiu osiągnąć, warto coś, czegoś się nauczyć. I tak trochę chcę się podzielić czymś, czego nauczyłem się w tym roku. Wiele rzeczy w tym roku się wspaniałych zdarzyło, ale gdybym miał takie trzy wymienić, to na pewno trzy, które poszerzyły i ubogaciły moje życie, to była kontestacja, Asbiro i Facebook. Kontestacja, Asbiro i Facebook. Trzy proste rzeczy. Trzy proste komunikatory. Jeden komunikator, czyli kontestacja, to są te audycje. I dzięki tym audycjom sam mobilizuję się, żeby co tydzień coś tam ubrać w słowa, ale też dzięki tym audycjom natrafiłem i poznałem wielu wspaniałych ludzi, których być może nie poznałbym w inny sposób. Więc to jest komunikator taki. Inny komunikator to jest Facebook i to też niesamowite. Znajomi z Facebooka, których często później dopiero poznawałem w tak zwanym realnym życiu, bo wiadomo, że realny jest jedynie Facebook,
Ktoś nawet powiedział, jak nie ma ci na Facebooku, to nie istniejesz. Więc naprawdę to jest świetne miejsce, gdzie można poznać super ludzi, wiele fajnych, ciekawych i relaksujących rzeczy się dowiedzieć. No i oczywiście Asbiro jako miejsce spotkań z ludźmi. Tak? Każdy jest pewnym rodzajem komunikacji wysyłanym, no ale dla mnie najlepszym sposobem komunikacji jest spotkanie z konkretnym człowiekiem, poczucie go, zobaczenie, doświadczenie, usłyszenie, powąchanie i tak dalej. Więc na pewno Asbiro i to ci wszyscy fantastyczni ludzie, których poznałem w tym roku, a było ich sporo i niektórzy po prostu przeszli przez moje życie i to jest normalne, a ja przez ich, a niektórzy zostali w tym życiu, jedni zostaną pewnie na dłużej, drudzy na krócej, ale to jest świetne. Z niektórymi zrobiliśmy jakieś biznesy, z niektórymi zaczęliśmy się przyjaźnić. Wszystkie nowe umiejętności, których nauczyłem się w tym roku, część z nich przez szkolenie, które kończę w połowie lutego, które ja robię sobie taki pewien certyfikat, ale też dużo się nauczyłem ucząc się od innych i pracując z innymi i pomagając innym, albo też te rzeczy, które zyskałem zaczynając regularnie ćwiczyć, to są wszystko takie wspaniałe rzeczy i to coraz bardziej mógłbym to podsumować takim zdaniem, które gdzieś ostatnio wyczytałem, że rzeczy, nad którymi nie panujemy, panują nad nami, że im bardziej panujesz nad rzeczami, które są w twoim życiu, tym bardziej masz poczucie, że twoje życie przynosi ci więcej satysfakcji. Ponieważ to jest trochę tak jak z długami, tak? Kiedy już je w końcu spiszesz i zmierzysz się z tym, ile je masz i zaczniesz zrobić jakiś plan ich spłaty, to wtedy zaczyna się pojawiać pierwszy taka oznaka jakiegoś wewnętrznego spokoju, ponieważ już zaczynasz widzieć, że jakoś nad tym panujesz. No i kolejna rzecz, którą już powoli będę kończył. Teraz nagrywam trochę krótsze audycje, ponieważ mamy trochę więcej czasu na odpoczynek i też chcę dać trochę odpocząć tym, którzy słuchają tych audycji. W każdym razie jest tak. Słyszałem takie zdanie, genialne zdanie, które powiedział pastor Paweł Godawa. Ono brzmi tak. Ludzie z twojej przeszłości nie zbudują twojej przyszłości. Ludzie z twojej przeszłości nie zbudują twojej przyszłości. Czasami warto przyjrzeć się, bo ludzie są ważni, tak? Jednak pewni ludzie są nam dani na jakiś czas i my im na jakiś czas. I warto ciągle szukać nowych ludzi i warto też wkraczać oczywiście w przyszłość z ludźmi, którzy są. Jednak pewnymi ludźmi po jakimś czasie nie będzie nam po drodze i trzeba to uszanować ze względu na nich i ze względu na nasze zdrowie. A że ludzie są ciekawi, to naprawdę nawet stojąc w kolejce, tak, przed świętami zobaczyłem, że w sklepie rybnym było takie naklejka, gdzie było napisane: jeżeli chcesz zapytać, czy ryba ma ości, to odpowiadamy tak, bo tak zażyczył sobie jego stwórca. Więc taka ciekawostka dropsa. A więc wracając jeszcze do ludzi, no po prostu o niektórych ludzi trzeba walczyć, a o niektórych ludziach trzeba zapomnieć i cała sztuka życia polega na tym, żeby umieć tych ludzi odróżnić. No ale mówiliśmy o tym, że rok się kończy, tak? Niektórzy nie wierzą w koniec świata, ale wierzą w koniec roku. Ja też do nich się zaliczam. Więc teraz moje pytanie do ciebie brzmi takie. Jakie wydarzenia z tego roku uznałbyś za najbardziej znaczące dla ciebie? Mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Pomyśl sobie przez chwilę. Jakie wydarzenia z tego roku są takie najbardziej znaczące dla ciebie, zarówno w tym pozytywnym, jak i negatywnym tego słowa znaczeniu? Druga rzecz. Pomyśl sobie, dlaczego właśnie te wydarzenia wziąłeś. Dlaczego? Ze względu na emocje, ze względu na to, że myślisz, że dzięki nim coś fantastycznego się wydarzy. No, pomyśl, odpowiedz sobie sam na to pytanie. I trzecie pytanie jest, pierwsze było jakie wydarzenia, drugie dlaczego uważasz je za ważne, bo coś się stało, bo myślisz, że coś się stanie, bo coś się może stać, bo właśnie. Ale trzecie bardzo ważne pytanie jest, czego uczą cię te wydarzenia? Każde z tych wydarzeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, czegoś cię uczy. To jest tak jak te kamienie, o których mówiłem, że Jozue zostawił na wieczną rzeczy pamiątkę, czyli po to, żeby przypominać sobie i żeby kolejne pokolenia sobie przypominały, więc może i ty pomyśl, jakimi kamieniami są te? Czy kamieniami milowymi, czy małymi kamieniami, czy kamieniami, które pokazują, że chodzisz w kółko i co roku ustawiasz te same kamienie, a może to są kamienie na nieznanej ziemi, a może to są kamienie dobrobytu? Pomyśl, jakie są te kamienie? Tak? No i mówiłem, że to jest ostatnia audycja. Tych, którzy chcieliby jeszcze gdzieś się ze mną spotkać, to zapraszam na różnego rodzaju szkolenia,
na mojej stronie, też przez moją listę newsletterową będę o tym informował, ale już na przykład, zaraz, będziesz to słuchać jutro, czyli 30, tak, czyli 5-6 stycznia będę w Gdańsku, później będę w Płocku, w Będzinie, w Warszawie, więc tam gdzieś będziemy mogli się spotkać. Niektóre z tych szkoleń są darmowe, a niektóre są bardzo mało płatne, więc zobacz na mojej stronie www.koach.pl. No i na koniec 7 życiowych lekcji od Alberta Einsteina. Pierwsze, podążaj za swoją ciekawością. Drugie, bądź wytrwały w tym, co robisz. Trzecie, używaj naturalnej mocy wyobraźni. Czwarte, popełniaj mnóstwo błędów i wyciągaj z nich lekcje. Nie myśl o przeszłości. Nie myśl o przyszłości. Cały zaangażuj się w tu i teraz, aby odciąć się od złej przeszłości i wybudować nową, wspaniałą przyszłość. Szóste, wiedz, że wiedza bierze się z doświadczenia. Siódme, nie oczekuj lepszych rezultatów, jeżeli wciąż robisz to samo. No, więc jak się pewnie domyślasz, to jest ostatnia pożegnalna audycja, oczywiście pożegnalna w tym roku i w następnym roku startujemy z kolejnymi audycjami i z kolejnymi fantastycznymi rzeczami. I ponieważ jest to 30 grudnia, niedługo Sylwester, to taka na zakończenie sentencja Marka Twaina, który powiedział: ludzie nie dlaczego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić. Więc udanej zabawy na Sylwestra. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Pozdrawiam. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Słuchajcie kontestacji.